Siema, witajcie, jestem Dariel i witam was w kolejnym poradniku Doty 2. Dziś, jak sami pewnie widzicie już, zajmujemy się postacią... Dobra, niech ten dźwięk przeminie. Zajmujemy się postacią Drow Ranger. Niektórzy nazywają właśnie ją Traxa. Ona również się tak samo się przedstawia. Taka ciekawostka, Traxa to jest Trax ogólnie. Jest to nazwa z Doty 1 i oficjalnie w Dosie 2 nie może być użyta, ale zwykle gdzie postaci się odzywają, albo w bibliotece samej, to jest właśnie wyróżniona nazwa z pierwszej części tej gry. Ale to tak, gwoli takiej ciekawostki. Przejdźmy do naszej Drow Ranger. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona łuczniczką, o ile jest takie słowo, atakuje z dystansu, zasięgowo. I jej głównym atrybutem właśnie jest agility. No ja, no i First Blood zostanę Mirany. Ale to Mirane na kiedy idzie, zostawimy. Umówmy jej pierwsze umiejętności, jakie posiada. Głównie to są umiejętności pasywne. Ale pierwszą z nich jest to Cross Arrows, który właśnie widzicie w akcji. Jest to coś podobnego do strzałów Klingsack, tylko że one są odwrotnością tego. Klings zadaje obrażenia od ognia, a tutaj już Drow Ranger za pomocą właśnie Frost Arrows zmniejsza prędkość poruszania się wrogiego bohatera, co zresztą widzieliście przed chwilą. Dragonite był spowolniony i ciężko mogło ujść mu to z życiem. Następną umiejętnością używalną, aktywną jest Silence. Jak sama nazwa wskazuje, wycisza jednostkę maksymalnie do 6 sekund i ma dość duży obszar działania. 300 jednostek. I trzecią umiejętnością, tym razem pasywną, jest to Precision Aura. Daje ona aurę. Wow, cud. Dzisiaj chyba same suchary będą lecieć, coś tak czuję. Ona daje nam po prostu aurę, obszarowy, globalny spell, daje buff. Na przykład Drow Ranger ma ataku plus 9. I tak samo każda inna postać dystansowa będzie posiadać ten atak plus 10. Tego nie będziemy oglądać, bo nie ma co. I oczywiście na maksymalnie można zwiększyć to 36%. Oczywiście również to działa na klipy. Akurat dystansowych tu nie widać, ale będziecie mogli zaraz zauważyć. I ostatnią ultimatem tej postaci jest Marksmanship. Oczywiście jest to premia do bezpieczności. Po prostu to powoduje, że Drow Ranger jest o wiele bardziej efektywna na 6 levelu. I dzięki niej już możemy, tej umiejętności, możemy już zabijać przeciwników. No, w skrócie to tak wygląda w teorii. Oczywiście ten ultimate ma taką wadę, że im bliżej ktoś nas się znajdzie, tym mniej damage'u będziemy zadawać. To tak w teorii wygląda, a w praktyce zresztą sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście teraz powiemy o pierwszej fazie lane'owania. Drow Ranger, jak sami też widzicie, bardzo dobrze się sprawdza na midzie po ostatnim patchu. Po ostatnim właśnie tym update'cie jest problem właśnie z nią grania na lane'ie, ponieważ ma początkowo dość słaby damage i dopiero jak mówiłem, w trakcie zdobywania 6 poziomu już może robić konkretne last hity. Ale to wszystko zależy też również od umiejętności waszej gry. Jeśli byście chcieli, to zrobimy następny materiał na temat last hitowania oraz dinowania, cokolwiek to nazywa. O, akurat mam właśnie już 6 poziom. Jak sami widzicie, już mamy ponad 130 damage'u. Z samej ręki, co jest bardzo dobrym znakiem.
Jeśli chodzi o przedmioty podstawowe, na midzie już nie kupimy od razu butelki, dopiero po jakimś czasie, ponieważ ona zdrożała do 650. Także na midzie tylko dla niektórych postaci już butelka jest bardzo potrzebna, a tak to możemy oczywiście zebrać salwę, tango i podstawowe jakieś przedmioty typu właśnie Iron Branch czy Wraith. Jeśli chodzi o buty, to oczywiście Power Threads zwiększają one szybkość ataku i szybkość poruszania się, co bardzo nam się przyda w czasie właśnie grania tej postacią. Core itemem, podstawowym itemem dla tej postaci jest Shadow Blade. Shadow Blade'em właśnie tutaj jest Salience i wtedy atakujemy naszego przeciwnika, który nic nie może zrobić. Oczywiście pamiętajmy, że prawym przyciskiem zaznaczamy Frost Arrows i dzięki temu właśnie możemy zabić innego przeciwnika bez problemu. No właśnie jesteśmy w trakcie budowania. Power Threadsów, kurier leci. Kolejny z przedmiotów, którym może być bardzo przydatny dla Bro Ranger, jest Crystalis i jego ulepszona wersja Daedalus. Później możemy złożyć Yasha i Manta Style. Ale tego chyba nie będzie wyglądać do końca. Oczywiście wspomniałem o Mancie, jeszcze może, jeśli chodzi też o Lifesteal, jeśli tak bardzo pragniecie, to polecam wam Mask of Madness, ponieważ zwiększa nasz też atak, szybkość ataku i szybkość poruszania. A tutaj przerwę mój poradnik na bardzo ciekawą akcję, którą chcę się pochwalić. Okej, to byłoby na tyle. I teraz wracamy do naszej draw. Tu już ma 1000 kasy. Zaraz będzie Shadowblade. I może przywijmy to do jakiejś konkretnej minuty. Czternasta minuta. Już jest Claymore, Power Threads i właściwie już Shadowblade wleciał. Bro Ranger bardzo sobie dobrze radzi z wieżami, ze względu na jej szybkość. Na obecnym stanie ma ponad 0,60, nawet mniej niż sekundę na atak, także to jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą zobaczcie, co się dzieje z Crystal Maiden. Piękny KS ze strony Mirany. Tutaj Axe, a na szczęście Draw Ranger jest kontra na Axa, bardzo dobrą, ale już na drogę Knighta już nie. Bardzo dobra akcja ze strony mrocznych, ale w tym meczu zauważycie, że będzie takich kilka akcji, na którą warto zwrócić uwagę. Zobaczmy 24 minutę. Już jest Crystalis, prawdopodobnie już będzie Yasha zaraz. Już zabija. Niestety Axe. Ach. Dragonite ucieknie. A niestety. 14 poziom, jak widzicie, już jest Ultimate na drugim poziomie. I jest ponad prawie 300 obrażeń z samej ręki. Yasha chodzi. To jest taki bezpieczny build, który może wam na początku bardzo się przydać właśnie. Dodatkowo jeszcze można wspomnieć o Butterfly'u, też jest bardzo dobrym przedmiotem właśnie dla Roll Ranger. Dodatkowo uniki
Ale też to naprawdę przy bardzo, bardzo dobrej farmie. Tutaj dobijemy Roshana. Ładnie. Krytyki poza ponad 400. Jesta 6 minuta. Nasza Draw Ranger zabija Centaura. Silence. Bardzo Silence jest potężny właśnie dla Centaura, ponieważ mógłby użyć Ultimate i uciec świetlistym, ale dzięki właśnie Draw Ranger nie mógł tego zrobić. Już jest Demon Edge, także zaraz będzie Dedalus. O, już recepta leci. Także krytyki będą za 1000, spokojnie. Tam Dragon się rzuca, mrocznie się szykują. Ceciax już coś kombinuje z Blink Daggerem. Zobaczymy, jak to przeżyją mroczni świetliści. O, Crystal Maiden praktycznie już nie ma. Pult Lisza. Doran Ranger ucieka. A jednak nie. Golem, piękne golemy. Jeszcze tylko Axe został. Jeszcze Dragonite. No ale to już lepiej uciec. Na 100 HP to nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Setar bez szans. Zwłaszcza, że Emiliana posiada oscylator, co zmniejszy mu armor. Nice. Ult Lisza, Crystal Maiden. Warlock, minął niestety. Dobry kill, bardzo ładnie. O, no pokotości, wykupują się boczni. Ale to jest właśnie najlepszy moment, żeby się wycofać. Nie wybrania tego mida. Jest, sami widzicie, co się dzieje z Ancientami. Parę sekund ich nie ma. Oczywiście każdy carry potrzebuje farmy. To sami widzicie, że jest w stanie dużo rozrobić. Oczywiście wadą Dragonite'em, ale jest Draw Ranger, Traxa. Jest... ma kilka wad, oczywiście jej wrażliwość. Sami widzicie, że ma 20 poziom, a ma tylko 1300 życia, gdzie Lisz ma 1500 i ma o wiele niższy poziom. I oczywiście też jest bardzo uzależniona od przedmiotów. I jeśli nie mamy przedmiotów w ogóle, to nic w sumie nie zrobimy. W sumie jak każdym carry. No i oczywiście jest bardzo słaba, jest na początku na early game. Jest dość mało potężna. Dopiero end game jest. Pokazuje swoje pazurki. I swoje strzały. Już Desolator wchodzi. Dużo damage'a. Nie chcę mi się liczyć. Jeszcze Aegis. Tam Crystal Maiden się rzuca. Właśnie najlepszym postacią dla supportującą właśnie Draw Ranger jest każdy support z Wizardu lub Teamfight. Tylko na ulti. Ojej, kolejne poszły, ale... Edge wstał.
Niestety, Centaur użył swojego stana. To nie był dobry teamfight. Jak sobie widzicie, mecz jest dość wyrównany. Raz Shitisty wygrywają teamfight, raz Mroczni. Jest 33 do 33. Jest to dość ciekawy mecz. Oczywiście Mroczni teraz są trochę do tyłu, ponieważ nie mogą za bardzo wchodzić za bazę, ponieważ bottom lane im pushuje. Ale będą próbować robić mida, ponieważ trzech Shitistych już nie żyje. I zobaczymy, czy im to wyjdzie. Luna standard. To może na kiedy inny poradnik. Dobra, to widocznie już Mroczni odpuścili tego mida. No i prawdopodobnie już z tego co już widzę po czasie, to będą już ostatnie minuty tego meczu. Także zobaczymy wielki, wielki finał. Droll Angel idzie topa. Mroczni się skupiają na midzie. A świetliście również. Phantom Lancer w lesie. A nie, jednak idą na mida. Na topa. Nie ma co patrzeć na Isha. Lecimy na draw. No, jak mówiłem, krytyki będą za ponad 1000. Skoro już nie będzie jakiegoś konkretnego teamfightu teraz, to podsumuję już taką postać. Zawsze tą postać polecam właśnie dla początkujących graczy, którzy zaczynają właśnie przygodę z Dotą. Ponieważ jest ona dość prosta. O, teamfight się zaczął. Kolemy, Lish, ulti. Centaur ginie. I czterech zginęło. Tak właśnie się gra z draw, trzeba z dystansu dobijać właśnie tych, którzy próbują jeszcze coś tam działać. Ale jak mówiłem, postać jest dość prosta, ma tylko dwie, właściwie tylko używa jednej umiejętności i przedmiotów, także to nie jest dość dużo do opanowania. No i oczywiście najważniejszym jest też umiejętność zdobywania last hitów. Bez tego nie zdobędziemy lepszych przedmiotów, a bez przedmiotów nie osiągniemy tego, co właśnie widzicie na ekranie. Lub nawet więcej. Dobra, oni już nie będą mieli wież i baraków. To myślę, że już koniec konkretny. Draw była przez... właściwie jest jedną z nielubionych postaci w Docie. Mało kto chce nią grać, ponieważ właśnie jest za prosta. I... jak wiem, dla początku jest najlepsza postać do zagrania, spróbowania. Okej, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby subskrybować, polubić ten poradnik. Komentujcie, czy też lubicie Draw Ranger, czy może po prostu przeciwnie. I zobaczymy się w następnym odcinku poradników Dota 2. A ja żegnam się.